Ciężki trening, dopiero co zacząłem, już nie idzie. Tam ponownie w kolejnej odsłonie przygotowań do zawodów kulturystycznych. Dzisiaj zrobimy trening barków. Doszły mnie słuchy, że kuleją one u mnie, także postarałem się przez ten okres robienia masy mięśniowej poprawić. Zobaczymy, jak to wyszło. Zapraszam do oglądania i śledzenia treningu. Pozdrawiam. Lecimy. No trzeba robić to cardio, bo widzę zadyszka. Straszne. Jak będę ważył 90 tyle, co na scenie powinienem, to już może będzie lepiej. Chociaż cardio jest robione codziennie. A już powiedz mi, podjąłeś decyzję w końcu o kategorii, czy jeszcze nie? Czy to zobaczysz dopiero na końcu, znaczy, jak to będzie wyglądać? Decyzja jest podjęta, będę startował w klasyku. Wzrost plus waga, no tam najlepiej pasuje. Nie będę się pchał do kategorii ciężkiej. Mhm. Pierwszy start, także na spokojnie, zobaczymy, co tam wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie najgorzej. Przynajmniej się znajdę jakiś w finałowej szóstce, na co liczę. A później już będziemy wszystko do przodu brnęli. Jeżeli coś się uda, to potem jakieś mistrzostwa kolejne, Śląska. Jeżeli się nie uda, to trudno, starałem się. A na Śląska nawet jakby się nie udało, to warto jechać, bo to takie mniejsze zawody, wiesz? Tak, zawsze coś się dzieje, nie? Zawsze ta forma nie będzie taka zła. No. Po zawodach poprzednich. No i będziemy kontynuować, nie? Chwilę jeszcze się przytrzyma dietę. Nie będę robił masy, nie będę łapał zbędnych kilogramów, tylko będę utrzymał to, co jest. No i zobaczymy, nie? Na daną chwilę jest cel mistrzostwa debiut. Później, jeżeli coś się ułoży, to będziemy myśleć. No zwłaszcza wydaje mi się, że nie warto jechać tylko na jedne zawody, bo to pieniądze trochę kosztuje. No przygotowanie, lepiej, tak, dieta, lepiej suplementacja. Lepiej przytrzymać formę i pojechać na kilka zawodów przynajmniej. No myślę, że powinno być dobrze, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie wiem, jak konkurencja, nie znam konkurencji, bo to są debiuty, to może ktoś wyjść. Nie wiadomo, stąd nie znam od pierwsze wyjście, a tu okazuje się super forma, 10 lat przygotowań. Zdecydował się przygotował jakiś zawodnik na start, no. Chociaż też mam już trochę lat przygotowań ze sobą, także nie mogę taki być już, że tak powiem, ustronny. Trzeba wychodzić z myślą, że się wygra, jak się nie wygra, to już trudno, ale trzeba mieć po prostu dobre podejście. Jeżeli tego nie ma, jeżeli ja mam wyjść na scenę tylko po to, żeby tam postać, no to nie ma sensu wychodzić. Ja tam chcę wyjść i coś zdobyć, nie? Zobaczymy, może być dobrze. Lecimy dalej. Tak. Trzeba robić te barki, bo są małe. Kuleją do reszty, łydka kuleje, barki kuleją. Nic z chłopa nie wie. Nic z tego nie będzie. Może trochę, 60 robić trochę chwyt. Nie powiecie, że wiemy, dlaczego te barki takie malutkie, także zrobimy coś większym ciężarem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nigdy tak nie będzie się podnosiłem. Jakoś poszło, także nie jest tak źle, 100 kilo na szandze, niektórzy biorą więcej, niektórzy mniej, ja biorę taki ciężar, także nie jest źle. No tak jak widać, jestem na etapie teraz przygotowań do zawodów kulturystycznych. W poprzedniej odsłonie widzieliśmy mój pierwszy filmik, w którym byłem na okresie startu masy mięśniowej, w tym momencie jestem już pod koniec, trochę kilo zaciało, teraz to już trochę wygląda lepiej, było 110 kilo, teraz mamy 104. No i co robimy dzisiaj, barki? Czemu tak wąsko ręce trzymam? Bo robię przedni akton, jak będę robił szerzej, będę przede wszystkim atakował jeszcze boczne. Tył też pójdzie w ruch. Robiąc przedni, łączę sobie cały czas. Fajnie tego, mało tego, bo ściskając cały czas dwie hantelki, mięśnie są cały czas ściśnięte. Ciągną się do góry, jest cały czas praca, także to jest bardzo dobry sposób. Robiłem to tak samo sztangą, ale tak wcześniej wspominałem.
było dobrze, ale jakoś tak nie czułem tego, jakoś nad garstkiem jeszcze inaczej tak pracowały. Dużo bicepsem podciągałem, stąd mi tak urósł, przerośnięty. Koszulka się mała zrobiła. Wszędzie luźna, tylko nie tu. Opowiedz coś może teraz o diecie. Ile kalorii teraz, makroskładniki jakie, bo to zawsze interesuje ludzi. Czy kalorie i makroskładniki. Ogólnie nie uznaję jakiejś zasady, że makro się ma zgadzać po prostu. Najprostsza dieta jaka jest dla kulturysty. Ryż, kurczak, duże ilości warzyw, bo to jest też bardzo ważne. Pomidorki, ogórki. A jak chodzi o tłuszcze, no to głównie jest to olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej z pestek, winogron lniany, z białko, kurczak, indyk, a węglowodany, wcześniej wspominałem, ryż, ziemniaki, bataty. No i manipulujemy tym. Także cały czas. No i więcej rzeczy nie mam w tej diecie. Ile posiłków w ciągu dnia? 6 posiłków. Ostatni posiłek bezwęglowy. Przede wszystkim nabiał, tłuszcze. Nabiał. Nabiał w ogóle nie spożywam. Białko. Nabiał nie spożywam. No ale głodnemu chleb na myśli. No zjadłby trochę, nie? Nieraz takie jest wrażenie. Już nieraz miałem ochotę jakiś twaróg wrzucić do omleta, ale... A na masie sobie pozwalałeś na takie rzeczy? Nie, czy nie. Też trzymałeś? Trzymałem dietę stricte tak, jak się należało. Jedyne moje odstępstwo od diety to tam przy niedzieli jakiś mały kawałeczek jakiegoś, nie wiem, ciastka czy coś, ale to taki, że później jak miałem mieć wyrzuty sumienia, to wolałem go po prostu zjeść tyle, co kot napłakał. Nie no, staram się robić coś, co robię, to staram się robić dobrze, dokładnie, także zaraz by mi wszystko poginęło. Masa mięśniowa by była, ale bym się zrobił ulany, waskularyzacja by uciekła i z masy mięśniowej, czy dobrej masówki bym zrobił taką masówkę, jak sobie nie życzę, nie? Mhm. Także dieta cały czas. No dużo większej ilości kalorii było, prawda? W tym momencie zaczynamy trening na tylne partie barków. Zrobimy tutaj 4 serie. Później jeszcze dobijemy je tak troszkę hantelkami. Niedużym ciężarem, a konkretnie z takim ostatecznym już dobiciem. Będziemy mieli barki gotowe. Jeszcze triceps pójdzie. Zobaczymy, czy triceps też nie jest mały. Myślę, że to się już zaczyna pokazywać. Chyba nie ma tragedii, to w końcu są to debiuty, także tam każdy jest zielony. Są jak dolar. Заберите меня, облака.